Witam wszystkich. Chciałem nakręcić taki krótki filmik z przyczepką w takich warunkach, jak widzicie. Troszkę śniegu jest. Odśnieżanie się skończyło. Za mało śniegu. Tak postanowiłem taki filmik krótki nakręcić. Jest wieczór. Zaczyna się już szarzyć. Ale myślę, że jakość będzie dość dobra, żeby to pooglądać fajnie. Jak widzicie, przyczepka pełna. Jeszcze tam gdzieś coś doładujemy. Traktorek ma pług ściągnięty. Wypalimy i jedziemy dalej. No, traktorek czuje, troszkę jest miękko, jest mały. Minus jeden, myślę, że coś się zaczyna mróz pokazywać, ale i tak to jest zbyt słabo. Jest miękko troszkę i niestety sprzęt ślizga, wbija się koła się wbijają, łańcuchy są. Te tylnie zwłaszcza, bo są bardzo wąskie. Ostatnio tu wyciągałem drewno. Coś się zwaliło i troszkę pozbieramy. Widzicie, ta przyczepka się trochę wbija. Jak jest miękko, to traktorek od razu czuje. Światła. Także ładuję drewno i wracam zaraz. Także doładowałem troszeczkę. O, teraz może lepiej widać. I niewiele już brakuje, zaraz będzie koło obcierało. Mały flaczek, niedobrze, bo przy przechyle ta opona się podwinie i ucieknie powietrze i tu jest problem, bo tą górkę możemy się nie wydrapać, to jest samo błoto. Nie, to jest za miękko. Cofiemy i jedziemy z powrotem, skąd jechałem. A ten centymetr czy pół jest takiego miękkiego i tu jest problem, bo koło się potem ślizga po tym błocie. To jest zdecydowanie lepiej.
LEDowe światła z przodu fajnie doświetlają. Fajna sprawa z tymi światełkami. Ślizgać po tym betonie, zobaczymy jak wyjedziemy. Delikatnie, że pójdzie. Zapuka się na boki, ale małym gazem delikatnie. Delikatnie, powoli, spokojnie. Drapie się do góry. Myślę, że to będzie ponad 300 kg, więcej nawet. Przy samych blachach koło. Zobaczymy. Ono się pewnie obniżyło teraz. O, i tu mówię właśnie na tym powietrzu. Drewienko dotarło. Także taki filmik nakręciłem, bo dawno nic nie było. Nie ma co na razie śniegać, bo nie ma śniegu. Sprzęt się fajnie spisuje. Jak zresztą widzicie z filmiku. Macie pytania, piszcie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.